Okej, więc witam wszystkich. Jest mi bardzo miło tutaj występować. Nazywam się, no w sumie łatwiej będzie w ten sposób. Nazywam się Mariusz Litwin i na co dzień pracuję w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć w EY. Acz dzisiaj jestem tutaj czysto prywatnie, nie powinniście mnie wiązać z firmą. Muszę takie rzeczy mówić i taka jest prawda. Występuję tutaj czysto jako hobbysta, jako ktoś, kto jest zainteresowany tym tematem. To nie jest coś, co robimy na co dzień. A dlaczego występuję jako hobbysta? Bo tak naprawdę oprócz tego, że na co dzień zajmuję się informatyką śledczą w każdym chyba możliwym wydaniu, zaczynając od dysków twardych, przez telefony, przechodząc przez sieci i w zasadzie kończąc na incident response, to uwielbiam wszystko, co jest związane z security, a wręcz powiedziałbym, że uwielbiam wszystko, co jest związane z technologią, do tego stopnia, że interesuje mnie, jak kolory wyglądają na rzutnikach, więc trochę jestem pod tym względem sfiksowany, to trochę ogranicza mi dzień, na przykład dzisiaj jestem troszeczkę niewyspany, ale jakoś to idzie. Jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to może sobie zanotować te dane, one będą też na samym końcu. Bardzo docenię zaproszenie na Keybase. Ale o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć? Pewnie większość, właśnie, być może to pytanie powinienem zadać na samym początku, bo gros mojej prezentacji opowiada o tym, jak powinniśmy rozumieć działanie mechanizmów Bitcoina. To znaczy, jak działa blockchain i tak dalej. Czy jest tu ktoś, kto jest ekspertem od Bitcoina? Okej, czyli nie zbłaźnię się aż tak bardzo. Czy wszyscy wiedzą mniej więcej, jak Bitcoin działa, jak są zawiązywane transakcje i tak dalej, i tak dalej? Okej, biorąc pod uwagę, że to był tylko szum, to mam nadzieję, że moja prezentacja będzie dla was wartościowa. Oczywiście nikomu nie umniejszam, jest mi bardzo miło opowiadać o tego typu rzeczach. Więc mimo wszystko, mimo że nie rozumiemy podstawowych mechanizmów, znaczy może nie podstawowych, ale tych bardziej złożonych mechanizmów, które stoją za Bitcoinem, to prawdopodobnie każdy się z nim spotkał. W najgorszym przypadku, kiedy musiał zapłacić za ransomware. Ale w najlepszym, kiedy sam chciał za coś zapłacić i miał przyjemność korzystać z waluty, która jest całkowicie zdecentralizowana, niezależna od żadnego banku, względnie bezpieczna, dopóki ktoś nie przejmie połowy mocy obliczeniowej sieci, do tego za chwilę wrócę. I za przeproszeniem, cholernie droga, co trochę utrudnia wymianę bitcoinów, a nie satoshi, które są groszami satoshi są groszami dla bitcoina, co nie zmienia faktu, że no cóż, jest to projekt, który rzeczywiście się udał. Ktoś wpadł na pomysł, możemy wymieniać się bitami jako walutą. I cóż, udało się. Ale o co chodzi w ogóle z tym cyfrowym pieniądzem? Ja pierwszy raz, jak usłyszałem o bitcoinie, to zacząłem się zastanawiać, okej, więc załóżmy, że napiszę sobie text file, w którym będzie napisane, to jest jeden bitcoin. I wyślę go komuś. Znaczy, w sumie pytanie jest bezzasadne, bo nikt nie przyjąłby takiej waluty, jak sądzę. Więc mechanizm, który tutaj widzimy, mniej więcej za coś takiego odpowiada. To znaczy, ja mam plik, który mówi, ja jestem walutą. Przesyłam go komuś i mówię, zapłaciłem ci za, nie wiem, za DDoS. Tak, poniekąd, tylko że mówimy tutaj o przypadku, gdy wszystko jest zdecentralizowane, tak? Więc nie mamy tej weryfikacji u góry. Ale przez to też przejdę, to rzeczywiście jest fakt. Jednak z taką walutą istnieje oczywisty problem, to znaczy ten sam plik możemy replikować, przesyłać, bo to już nie jest weksel, nie ma tam podpisów. A przynajmniej podpisów, które moglibyśmy zaufać oczywiście. Więc taką walutę możemy spokojnie replikować. O właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy. Ponieważ ważna rzecz, o której o sobie nie powiedziałem, to jest to, że spędziłem na Wojskowej Akademii Technicznej 3 semestry ucząc się kryptologii. I dowiedziałem się jednej bardzo kluczowej rzeczy. Otóż istnieje internetowa policja, która śledzi wszystkie prezentacje o kryptografii i nie można używać innych imion niż Alice i Bob. Także uważajcie, jak będziecie się kiedyś tym zajmowali. Bruce Schneier może się bardzo zdenerwować, jeżeli użycie innych imion. Niezależnie od tego, Alice jest tutaj w bardzo dobrej pozycji, ponieważ ten plik może sobie wielokrotnie skopiować, przesłać komukolwiek i jeżeli ograniczymy się tylko do takiego protokołu, to wszyscy muszą jej zaufać. No, nie chcemy, żeby to wyglądało w ten sposób, więc musimy wymyślić kolejny, ciekawszy pomysł, więc dodajmy zaufaną trzecią stronę. Przepraszam za pewną złośliwość, bardzo podziwiam Adama, ale no, tak jakby... W tym kontekście wydaje mi się, że ci iluminaci u góry są odrobinkę na miejscu, bo dążymy do decentralizacji. Chodzi mniej więcej o to, że nasz bank
posiada bazę informacji o tym, kto ma jakie bitcoiny. Czy może w tym przypadku lepiej nazywajmy je anycoinami, infocoinami, tak jakby nazwa może być jakakolwiek. Chodzi o mechanizm. I teraz bank dysponuje tą wiedzą, więc możemy wysłać do niego prośbę, żeby on przelał tego bitcoina na konto kogoś innego. No i to będzie działać. I w zasadzie teraz tak działa większość naszego systemu finansowego, jeżeli chodzi o bankowość internetową. Po prostu wszystko wie bank. Problem pojawia się w tym kontekście taki, że jeżeli w żaden sposób nie zweryfikowaliśmy, kto jest naszą stroną transakcji, to Kevin, i to jest pewien grzech, jeżeli chodzi o mówienie o kryptografii, może wysłać wiadomość do banku i powiedzieć, no cześć, ja jestem Alicja, więc proszę cię, przelej wszystkie bitcoiny, które mam do kogoś. W tym przypadku do Boba, ale dopuszczam do siebie taki scenariusz, kiedy Kevin przelewa sam do siebie, podszywając się pod Alicję. Tutaj odrobinkę pomaga kryptografia asymetryczna. Pewnie wszyscy słyszeli o RSA, na pewno wszyscy korzystają z Facebooka po HTTPS-ie, więc to chodzi o mniej więcej podobny mechanizm. To znaczy, większość szyfrów, które znamy, polega na tym, żeby mieć jedną super tajną wartość i za jej pomocą szyfrować i deszyfrować wiadomości. I to się wydaje całkiem naturalne. Stwarza jednak pewne problemy. Ten klucz musimy kiedyś wymienić w bezpieczny sposób. To znaczy, nie możemy sobie go przesłać kanałem jawnym, ponieważ w ten sposób narażamy na szwank swój kanał tajny, tak? Ten, którym szyfrujemy. No i cóż, wydaje mi się, że pierwszy był Diffie-Hellman, który wpadł na pomysł tego, że do diabła, ale dlaczego korzystamy tylko z jednego klucza? Może by taki jeden upublicznić, a drugi mieć tylko prywatny? I to by się wydawało pewną herezją, gdyby nie to, że to rzeczywiście działa. Postaram się, znaczy w sumie uniknę po prostu wdawania się w dyskusję, jak to działa. Jest to quasi złożona matematyka oparta o w większości przypadków albo logarytm dyskretny, albo o... Okej, nieważne. O, świetnie. Brzmi skomplikowanie, jak chwileczkę o tym poczytać, to staje się łatwiejsze. Ale to, co w ten sposób zyskujemy, to jest fakt, że mamy dwa zupełnie odrębne od siebie klucze. To znaczy jeden nie sprzedaje nam żadnych informacji o drugim. Te klucze możemy wykorzystywać w ten sposób, że wybiorę kogokolwiek z was i dam mu swój klucz publiczny. Nie przygotowałem go, ale no cóż, mógłbym to zrobić. On zaszyfruje wiadomość, którą będę mógł odszyfrować tylko ja jako posiadacz klucza prywatnego. I działa to też w tą stronę, że za pomocą swojego klucza prywatnego mogę podpisać skrót wiadomości, czyli powiedzmy, że biorę informację o tym, że przesyłam bitcoina, wyliczam z niej hash. O, przepraszam, ale jeżeli zacznę się zagłębiać się w takie słownictwo, które stanie się enigmatyczne, to proszę o pytanie tak od razu, bo wiem, że mogę się odrobinkę zapędzić. Więc wyliczam z niej hash, po czym podpisuję je za pomocą swojego klucza prywatnego. Wtedy wszyscy, którzy dysponują moim kluczem publicznym, który, no cóż, z definicji jest publiczny, mogą zweryfikować, że to ja wysłałem tą wiadomość. To trochę ułatwia nam protokół, bo tym razem, jeżeli ten złośliwy Kevin wyśle wiadomość w imieniu Alicji, ale podpisze ją jedynym kluczem, jaki posiada, czyli własnym prywatnym, albo zresztą jakimkolwiek innym prywatnym, który nie jest kluczem Alicji, to po prostu odrzucamy taką transakcję. Okej, czyli jesteśmy o krok dalej. Ale ciągle mamy ten problem, że ktoś jest u góry, że ci iluminaci nas obserwują i tak jakby dysponują całymi naszymi pieniędzmi. Jest to kłopotliwa sprawa, chcieliśmy tego uniknąć, więc jak do tego dojść? Wystarczy, że cała sieć będzie wiedziała o wszystkich transakcjach. Trywialna sprawa, prawda? Nie jest tak trywialne, gdy spojrzeć, ile teraz waży cały blockchain Bitcoina. Wczoraj sprawdzałem coś około 90 giga. 90 giga o transakcjach. Za każdym razem, kiedy chcemy wysłać jakąkolwiek kolejną transakcję, to musimy wiedzieć o poprzednich. Kłopotliwa sprawa. Oczywiście jest to rozwiązane, ale de facto chodzi o to, żeby każdy dysponował tym logiem transakcji. Żeby każdy mógł zweryfikować, czy dana transakcja ma sens, czy ma pokrycie jakby w koncie Alicji. I czy możemy ją wykonać? I teraz
Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że mamy 50 użytkowników i wszyscy, i Alicja chce wysłać do Boba tego naszego Anycoina. OK, 48 osób mówi, w porządku, wszystko wygląda OK. Bo, dlatego, że jest OK. Ale co, jeżeli Alicja wpadnie na pomysł, no ale cholera. Ja bym chciała trochę na tym przykantować jednak. Więc może dopełnię tą sieć o kolejne 60 uczestników, po prostu uruchamiając kolejne instancje mojego super złośliwego skryptu, który na wszystkie moje zapytania będzie mówił okej, do przodu, idziemy, transakcje idą, musimy płacić pieniądze. No cóż, w takim przypadku nasz Anycoin przestał właśnie działać, ponieważ dowolna osoba może stworzyć dowolną ilość fikcyjnych uczestników, którzy będą potwierdzać jej transakcje i zaburzać działanie sieci. Czyli znów wracamy do schematu, kiedy możemy podwójnie płacić albo wykonywać dowolne inne frody. Stąd pojawił się mechanizm proof of work. I to jest chyba najgłośniejszy temat, jeżeli chodzi o Bitcoina. Z różnych powodów może być chyba odrobinkę źle rozumiany. Tutaj jest być może mocno, znaczy maksymalnie uproszczona wersja jego. To znaczy, gdy już zbierzemy tą transakcję, to wybierzmy sobie jakiś jej identyfikator. Oczywiście dyskusyjne jest, czym jest ten identyfikator, niech to będzie liczba sekwencyjna, cokolwiek, ale wybieramy sobie jej identyfikator. Przepraszam. Do tego identyfikatora dodajemy nonce. Nigdy nie spotkałem się z dobrym tłumaczeniem na polski, więc będę trzymał się amerykańskiej nomenklatury. Dodajemy nonce jako choćby właśnie tą kolejną sekwencyjną liczbę. Z takiej wartości możemy policzyć jakąś obliczeniowo skomplikowaną funkcję. I niech to będzie hash. O ile się nie mylę, Bitcoin korzysta z SHA-1, ale jeżeli ktoś jest wielkim purystą, może korzystać z bkrypta i haszować to godzinami. Idea jest taka, żeby to po prostu było skomplikowane, żeby nie można było odpalić mnóstwa instancji, które będą oszukiwać. Teraz po połączeniu ID i nonce i po zhaszowaniu ich musimy osiągnąć pewien konsensus. To znaczy sieć zgodzi się na daną transakcję, jeżeli zostanie ona potwierdzona takim haszem, który na przykład zaczyna się od odpowiedniej ilości zer. Prosta sprawa. Jednak żeby się do tego doliczyć, no okazuje się, że musimy policzyć mnóstwo, ale to mnóstwo wartości nonce, żeby do tego dojść. Oczywiście to oznacza, że ktoś musi być chętny, żeby młócić powietrze swoim serwerem, tylko po to, żeby ktoś inny mógł zapłacić Bitcoina. Stąd istnieje mechanizm kopania Bitcoinów, ponieważ każda osoba, która to potwierdza, dostaje jakiś udział w nowo powstałych bitcoinach. Nie będę się w to zagłębiał, bo nie jest mi to potrzebne tak naprawdę do udowodnienia pewnych punktów. Więc do czego doszliśmy? Każdy jest bankiem, to znaczy każdy dysponuje informacją, która pozwala mu uwiarygodnić każdą kolejną transakcję. Żeby nie można było zalać sieci fałszywymi komunikatami, każda taka transakcja potwierdzona musi zostać potwierdzona dodatkowo odpowiednim haszem. Tak naprawdę transakcje zbierane są w bloki. Te bloki są podpisywane w jakimś tam stopniu. I tak jak powiedziałem, za każdy wykopany blok dostaje się jakiś tam udział w nowo powstałych w ten sposób bitcoinach. Istnieje jednak sytuacja, kiedy moglibyśmy zadbać o to, żeby w jednym momencie w sieci pojawiły się dwie sprzeczne ze sobą transakcje. Nie możemy powiedzieć, że teraz arbiter rozstrzyga, która z nich jest ważniejsza, ponieważ z góry założyliśmy, że mówimy o zdecentralizowanej sieci bez równych i równiejszych. Stąd tak naprawdę kto pierwszy dostanie informację o transakcji, ten zaczyna nad nią pracować, co prowadzi do podziału w sieci. I ten podział jest jak najbardziej na miejscu w tym protokole, ponieważ dbamy o to, żeby on był maksymalnie demokratyczny. Ale jest też kłopotliwy z tego względu, że gdyby ten dysonans w sieci potrwał dłużej, to Alicja znowu mogłaby być złośliwa, znowu mogłaby wydawać bitcoiny, których już nie ma. Stąd
istnieje prosty mechanizm, że kto jest szybszy, ten jest lepszy i ten wygrywa wyścig o to, które transakcje są zwalidowane przez sieć. Tutaj pozwolę sobie na niewielką dygresję. Nie wiem, czy ktokolwiek, znaczy na pewno ktoś się interesował tematem Ethereum i DDAO. DDAO to była taka, znaczy samo Ethereum jest o tyle różne od Bitcoina, że umożliwia dodatkowo oskryptowanie pewnych akcji w swoim blockchainie. To znaczy możemy się na przykład umówić, że jeżeli, umawiam się z kimś, że pomaluje mój pokój, ale nie ufam temu gościowi. Z drugiej strony on też mi nie ufa, bo czemu miałbym mu zapłacić, jak już pomaluje. Więc umawiamy się, że w momencie, kiedy zaistnieje pewne potwierdzenie pomalowania pokoju, to pieniądze, które przelałem do blockchaina, zostaną wypłacone mojemu malarzowi. Prosta sprawa. W ramach tego powstało DDAO, czyli zdecentralizowana, autonomiczna organizacja, która miała co do zasady być pewnym funduszem inwestycyjnym. To znaczy każdy mógł się podłączyć do DDAO, wpłacić swoje... Zabawne? Nie. Niech żyje Windows 10. Za dużo zielonego być może. Dobrze, ale dygresję mogę kontynuować bez sygnału, także pozwolę sobie nie czekać. Więc to był fundusz inwestycyjny, tam człowiek mógł sobie wpłacić swoje Ethereum i głosować tak naprawdę w co będą one inwestowane już zbiorczo. Pomysł świetny. Problem pojawił się tego typu, że skrypty, które odpowiadały za wypłacanie pieniędzy czy też kryptowalut z tego funduszu, okazały się wadliwe o tyle, że możliwe było wstrzyknięcie rekurencji w wypłacanie kwot. To znaczy ktoś mógł powiedzieć, wypłacam jedno Ethereum, ale zanim zaktualizujesz mój stan konta w DDAO, to wypłać mi jeszcze jedno Ethereum, ale zanim to zrobisz, to może wypłać mi jeszcze jedno. To doprowadziło do tego, że ten człowiek, nie jestem pewien na ile to było jego proof of concept, a na ile tak naprawdę złośliwe działanie, wypłacił wszystkie fundusze zgromadzone przez ten fundusz inwestycyjny. I teraz, dlaczego o tym wspominam? Bo rozwiązaniem Ethereum tego problemu było to, żeby zmusić gros sieci przez jakby aktualizację w samym oprogramowaniu do kopania na tym nowym bloku, na którym ta transakcja się nigdy nie odbyła. Co jest nazywane hard forkiem. W opozycji do tego, co wydarzyło się na moim slajdzie, czyli soft forka, czyli tak jakby decyzji, która odbyła się autonomicznie w ramach sieci. Chyba będę powoli potrzebował jednak. Dobrze, więc korzystając z chwili, czy ktoś chce mi coś zarzucić albo ma jakieś pytania? Tak, płacąc im Ethereum. To jest fakt. Tak jak wspomniałem, w pewnym momencie osoby, które odpowiadały za tworzenie narzędzi do kopania Ethereum, powiedziały, to się nie odbyło. Nasz skrypt od teraz będzie tak jakby szedł w zupełnie inną stronę. Oczywiście to doprowadziło do pewnego podziału, bo goście od kryptografii nie lubią, jeżeli ktoś im się wtrąca w protokoły i w tym momencie jest Ethereum, które jest prowadzone przez tych samych gości i Ethereum Classic, gdzie ta transakcja jednak się odbyła. Ale tak jakby to, co jest jeszcze dla mnie ważne, to jest to, jak rozmieniać bitcoiny.
Bo nie byłaby to zbyt praktyczna waluta, gdyby za wszystko trzeba było płacić 2,5 tysiąca złotych. Ktoś się ze mną nie zgodzi, bo no cóż, ja sobie nie przypominam, kiedy ostatnio płaciłem 2,5 tysiąca na raz. Stąd mam tańsze mieszkanie, naprawdę. Stąd pojawia się problem tego, jak dzielić te kwoty. I jest to zjawiskowo proste i eleganckie, dlatego że każda transakcja w Bitcoinie, czy też w większości tych klasycznych kryptowalut, zaczyna się od tego, że zaczyna się inną transakcją. W tym sensie, że cofnijmy się do czasów, kiedy po ziemi chodziły dinozaury i powstał Bitcoin. 10 lat temu. I wtedy powstał tak zwany base block. To znaczy, to jest zahardkodowany blok, już wykopany, gotowy i tak dalej, który jest zahardkodowany w kodach wszystkich aplikacji korzystających z Bitcoina. I tam jest powiedziane, w tym bloku znajduje się 50 Bitcoinów. Teraz pierwsza transakcja może powiedzieć, biorę to 50 Bitcoinów, jeden Bitcoin jako Alicja przesyłam Bobowi, a 49 z powrotem do siebie. OK. Praktyczna sprawa. Teraz mamy jeden bitcoin. Alicja chce zapłacić Bobowi kolejne 75 setnych bitcoina. W tym momencie może powiedzieć, płacę Bobowi 75 setnych bitcoina i płacę sobie 0,25 setnych bitcoina. To wszystko jest zakotwiczone w transakcjach. To znaczy transakcja jest zawsze wejściem i wyjściem. Bitcoin nie może powstać z powietrza. Teraz to już będzie wszystko, co chciałem powiedzieć o Bitcoinie. Jeżeli ktoś ma dodatkowe pytanie, to bardzo chętnie odpowiem. Ale to, co chciałem powiedzieć... O, przepraszam. Chyba też warto wspomnieć o tych Bitcoinach, które nie są ujęte ani w tym, co jest przesyłane z powrotem do nas i do osoby, której chcemy wysłać. Oraz to, że one są przekazywane dla księgowych, czyli tych koparek. Tak, dokładnie. Znaczy ideowo ta opłata nie jest obowiązkowa, ale oczywiście można ją uiszczać. Póki nie zostanie wykopany ostatni bitcoin, których ma być, i tutaj przepraszam, ale nie sprawdziłem tego, bodaj 22 miliony, to te kwoty pojawiają się tak czy tak. To znaczy kopać i tak się opłaca. Ale w pewnym momencie, kiedy waluta osiągnie swój odgórnie ustalony poziom bitcoinów, które mogą być na rynku, to kopanie będzie się opłacało tylko wtedy, jeżeli ktoś zapłaci za zweryfikowanie swojej transakcji. Przepraszam. Wracając do meritum, to, co chciałem powiedzieć, to, co jest dla mnie ważne, gdy się nad czymś zastanawiam związanym z bitcoinami, przepraszam, ponieważ uwierzcie bądź nie, nigdy nie płaciłem bitcoinem. Zazwyczaj po prostu lubię sobie na nie patrzeć i to, co jest dla mnie ważne, to, że cała historia transakcji jest zupełnie publiczna. Więc jeżeli ktoś wam mówi, że bitcoiny są anonimowe, to można się swobodnie puknąć w czoło i skończyć rozmowę, bo znaczy nie spotkałem się jeszcze z kimś, komu zdołałem przetłumaczyć, że nie są. Teraz oczywiście istnieje szansa na to, że ja teraz pójdę do domu i wygeneruję 100 portfeli i zacznę nimi płacić. Czy to jest anonimowość? Tak, dopóki ktoś się nie dowie, co jest moim portfelem. Co więcej, dopóki ktoś nie skoreluje moich portfeli jako jednego źródła. Więc jak dla mnie jest to żadna anonimowość. Więc no cóż, tak jakby zachowując pewne zasady operational security, oczywiście można płacić bitcoinem i być bezpiecznym. Ale ostatecznie jest to tylko sieć powiązań. To znaczy sieć transakcji między kolejnymi adresami. To oznacza tyle, że uczestników tych transakcji można jak najbardziej wyśledzić. Nie mówię, że do konkretnego nazwiska. Ale można powiedzieć, że ten adres, który kojarzy być może z jakąś osobą, albo po prostu chce go wolumetrycznie opisać, jest tym adresem, który mnie interesuje. Więc być może powinniśmy się kłócić, co w słowniku języka polskiego znaczy anonimowość, ale dla mnie to nie jest anonimowość. Teraz tutaj muszę pozwolić na pewną niewielką dygresję. Kolejną. Otóż niedawno zacząłem latać, ale nie płacę za swoje bilety sam. Więc znów nie wydałem nigdy jeszcze 2,5 tysiąca.
I zawsze byłem pewien, że ci goście, którzy są na tych lotniskach, są bardzo mili. I są. Problem polega na tym, że po raz pierwszy zobaczyłem, jak traktują mój bagaż rejestrowany, jak pierwszy raz leciałem samolotem. Była to tragedia. Rozbijał się po tych taśmach jak dziki. Niezależnie od tego, ostatnimi czasy nie miałem innego wyjścia, jak wsadzić swojego laptopa w bagaż rejestrowany. Więc moje dema poszły się paść. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się chociaż częściowo odtworzyć, ale wszystkie informacje, które miałem, są odrobinę popsute na moim starym magnetycznym dysku. Jest to dla mnie o tyle fajne, że no cóż, zajmuję się informatyką śledczą, może coś odzyskam. Ale z drugiej strony, przepraszam, ale no część moich dem będzie strasznie naiwna przez to. Znaczy być może wszystkie. Niezależnie od tego, jest ileś tam narzędzi, którymi możemy patrzeć na Bitcoina jako na tą sieć powiązań. Oczywiście z góry mówię, że możemy spojrzeć na blockchain jako na plik i go analizować. Czy jest to praktyczne? Pewnie tak, jeżeli musimy jakąś operację bitcoinową udowodnić jako być może w sądzie. Znaczy musimy mieć dowód, że ona zaszła. W takich przypadkach rzadko kiedy możemy uwierzyć stronie internetowej, że podaje prawidłowe dane. Znaczy, ja osobiście wierzę, ale czy sędzia uwierzy? Dyskusyjne. Niezależnie od tego, ja jako hobbysta zajmuję się Bitcoinem tylko po to, żeby sobie na coś spojrzeć, więc korzystam z tych witryn. Pierwszą chyba historycznie jest Block Explorer. Doceniam go za to, że na dole widzimy bardzo ładnie rozbite transakcje. To znaczy mamy in, out, tak jak wspomniałem wcześniej na slajdzie. Przepraszam. Gdy spojrzymy na moje drugie ulubione narzędzie, czyli Blockchain Info, te transakcje wyglądają już trochę gorzej. Mają jednak jedną zaletę, której nie widać na tym slajdzie. Mianowicie społeczność, czy być może nawet właściciele adresów, mogą je tagować. Co oznacza, że jeżeli na chwilę zeskoczymy do mojego pulpitu, przepraszam za Windowsa 10, nie miałem innego wyjścia. Aha, nie będę miał internetu. Okej. Okay. Kontynuując, jeżeli spojrzę na... Nieprawda, bo tu jest spacja, a na moim komputerze nie ma spacji. A jak ktoś spufuje? Znam cię. To jaki mam login do banku? Zapomniałem ostatnio, ale dobra, już bez głupich żartów, przepraszam jeszcze raz. Gdy weźmiemy szczególnie interesujący mnie na przykład zbiór adresów, to wow, tak jakby wszystko mamy na miejscu. Co więcej, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale nie tak dawno miał miejsce wyciek narzędzi od NSA. Teraz nie będę mówił, czy to były narzędzia NSA, czy zostały one wykradzione z ich sieci, czy może z jakiegoś zaatakowanego serwera ktoś, kto był na tyle inteligentny, po prostu je sobie wykopiował, gdy zostały już zaatakowane. Tak jakby dyskusję można by ciągnąć, ale wszystko w tym, to co wydaje mi się super ważne w tym, to jest fakt, że oni powiedzieli, kto wpłaci największą ilość bitcoinów na nasz portfel, ten dostanie resztę narzędzi, bo tylko część została udostępniona publicznie. Wow, fajnie. Tak jak mówię, nigdy nie płaciłem bitcoinem, więc nie uczestniczyłem w licytacji, ale mogę wam powiedzieć, kto uczestniczył. Nie z imienia i nazwiska, ale wiem kto. Jako portfel. Co więcej, wśród nich pojawił się jeden bądź dwa adresy, które były z tej puli. Skradzione, znaczy tak jakby zabezpieczonych w ramach Silk Road. I teraz na chwilę pozwolę sobie na zejście na ziemię. Prawdopodobnie był to błąd w tagowaniu, ale ciekawa informacja, chyba się ze mną zgodzicie. Wracając do narzędzi, Blockchain Info udostępnia bardzo ciekawy mechanizm, który nazywa się Taint. Moim zdaniem to powinno być nazwane trochę mniej agresywnie, ale nazwa jak nazwa. Idea jest taka, za pomocą magii grafów, której nie będę udawał, że rozumiem, o której nie będę mówił, że rozumiem dobrze, więc nawet nie próbuję się zmuszać do tego, żeby to dobrze wytłumaczyć.
Jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie adresy są ze sobą powiązane. W tym sensie, że na przykład istnieje pewne połączenie transakcji między nimi. Takie, które pozwala nam sądzić, że na przykład mają wspólne cechy. Wracając do mojego przykładu 100 adresów, które mógłbym założyć dzisiaj w domu. To, co jest być może ważne jeszcze w Taint, to fakt, że no oczywiście cyberprzestępcy, jeżeli z nimi jeżeli już musimy z nimi walczyć, no nie są aż tak głupi, żeby dać się bezpośrednio wyśledzić. Okej, zgodzę się, bywają, ale być może siedzą tu jacyś cyberprzestępcy i będą się mścić. Zgubiłem wątek, przepraszam, więc wracam. Nie bywają aż tak głupi, żeby dać się wyśledzić po całej sieci na zasadzie transakcja za transakcją. Dlatego powstały usługi tak zwanych mikserów bitcoinowych. To znaczy ja i połowa tej sali wpłacają swoje pieniądze w celu wykonania różnych transakcji na jeden adres. Ten adres jest zaufany w ten sposób, że wiadomo, że on będzie proxy dla tych transakcji i przekaże je dalej. Oczywiście to jest super uproszczony model, bo takich adresów może być 10 tysięcy. Niezależnie od tego jest pewne wejście, które jest względnie zunifikowane i wyjście, które jest względnie zunifikowane. Jak wyśledzić połączenia? Taint. Jeżeli ktoś źle zaimplementował swój mikser, te połączenia wyjdą. Oczywiście tak jak widzimy tutaj na slajdzie, mamy tylko określoną procentową pewność, że to powiązanie istnieje. Oczywiście trzeba by odwołać się do algorytmu, żeby dobrze je zrozumieć. Dobrze, więc mówiłem o pierwszej... Zaraz wracam. Więc mówiłem o pierwszej pozycji na screenshocie, który udostępniłem. Niezależnie od tego, takie powiązanie jesteśmy w stanie wyśledzić. Ale takie narzędzia nie są zbyt wygodne. Ja, jeżeli pracuję, jeżeli zajmuję się tego typu rzeczami... Chyba już mi będzie potrzebne, ale dziękuję. Gdy zajmuję się takimi rzeczami w domu, korzystam z Maltego. Maltego jest świetnym narzędziem wizualizacyjnym, głównie dlatego, że jest fire and forget. To znaczy nie zastanawiam się nad tym, co klikam. Klikam, aż mi Java nie zawali całej pamięci. Problem pojawia się, kiedy chciałbym wykorzystać to w swojej pracy, ponieważ Maltego ma stosunkowo drogą, z mojej perspektywy, wracam do przykładu 2,5 tysiąca, licencję, która w wersji darmowej nie pozwala mi tego wykorzystywać w swojej pracy. Oczywiście zawodowej, czy ogólnie jakiejkolwiek zarobkowej. Stąd sugeruję, żeby przyjrzeć się też innym narzędziom i wręcz chciałem pokazać wam demo, gdzie wykorzystuję te inne narzędzia, ale zgadnijcie co? Cały kod źródłowy... Więc to, co chciałbym wam pokazać, to właśnie Maltego. I z góry mam pytanie, bo mam przygotowany jakiś tam adres, ale on jest nieinteresujący, bo już go pokazywałem na slajdach. Bardziej ciekawi mnie, czy na przykład ktoś ostatnio musiał zapłacić okup za ransomware. Może byśmy mogli spojrzeć na ten adres. Okej, okay, nikt... Okej, okay. Dobrze, więc przy następnej okazji. Okej, okay. Gdy mój laptop nie ma zasilania z sieci, o, jest lepiej. Więc wróćmy do przykładu. Oczywiście, znaczy w sumie nie jestem pewien, czy to jest prawidłowy adres, bo za czasu go nie zapisałem i korzystałem teraz z mirrora informacji o tym, że NSA zostało zhakowane na GitHubie. Więc dyskusyjne jest, czy trafiłem na ten sam portfel. Ja gdybym osobiście robił taki mirror, to bym go podmienił, ale niezależnie od tego, za pomocą jednego kliknięcia przycisku mogę sprawdzić wszystkie wejścia do tego portfela, wszystkie opłaty, które zostały do niego skierowane. To chwilę zajmie. Niezależnie od tego, dodatkowo korzystam z tego mechanizmu Taint. Co znaczy, że jeżeli będę miał tylko pewną niewielką szansę
niewielkie prawdopodobieństwo, znaczy może nie niewielkie, ale pewne tylko prawdopodobieństwo, że to są powiązane adresy, to one mi tu wyskoczą. O, zabawne. A transformację Maltego blokujesz? Widzisz na ekranie mój adres teraz. A ja w międzyczasie będę bardziej uparty. Być może nie... Okej. Okay. Kliknąłem chyba nie tą transformację, ponieważ wybrałem tą, gdzie adres był wejściem. Z uwagi na to, że to był portfel, który miał tylko służyć tej aukcji, a chyba nie był to najlepszy pomysł, więc może użyjmy tej opcji. A, powiedzmy, że chcemy mieć pewność powyżej 50%. Okej, mamy jakieś adresy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, anonimowość kontra anonimowość. Czy wiem coś o tych adresach? Na tym etapie nie. Ale mam tool, który zawala mi pamięć, dopóki się czegoś nie dowiem. Co więcej, tu pozwolę sobie wrócić do prezentacji. Oba te narzędzia webowe, o których mówiłem, udostępniają programistyczne API. Czy jest coś lepszego od tego typu rzeczy? No, w mojej opinii nie. Szczególnie, że ostatnio odkryłem Jupitera. Genialne narzędzie, ale mój source code poszedł. Niezależnie od tego, te informacje mogę korelować z innymi bazami, jeżeli tylko takimi bazami dysponuję. Mogę je wizualizować w dowolny sposób. Badać, ile bitcoinów wpłynęło na dany adres, ile z niego wypłynęło, ile zostało opłacone górnikom. Wszelkie możliwe analizy bardzo szybko i w bardzo prosty sposób, o ile ktoś już zna Pythona. Albo Node'a, albo Rabi, albo Elma, Lispa, dowolne hipsterskie narzędzie, które można teraz wykorzystać w Jupiterze. Niezależnie od tego, na tym chciałbym skończyć, ponieważ nie mam ostatniego dema. Bardzo chętnie odpowiem na pytania, czy to teraz, czy jeżeli ktoś się ze mną skontaktuje mailowo, bądź w inny sposób. Tak jak mówię, bardzo docenię zaproszenie na Keybase. Okej. Okay. To za chwileczkę. Niezależnie od tego jestem ciekawy, czy ktoś ma jakieś pytania, bądź znów zastrzeżenia, co mógłbym poprawić w swoim rozumieniu. Okej, wydaje mi się, że skończyłem przed czasem. Myślę, że jeszcze dłuższą chwilę będę tutaj kręcił się w okolicy. Chcę usłyszeć parę następnych prezentacji, które wydają się arcyciekawe. A póki co bardzo wam dziękuję.